249 osób w Lesznie zdecydowało się na głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich 28 czerwca. Dotychczas udogodnienie w postaci głosowania korespondencyjnego przysługiwało osobom, które posiadały orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W poprzednich wyborach z tej możliwości skorzystały 3 osoby, a najwięcej w historii miasta było ich 18. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zamiar głosowania korespondencyjnego mógł zgłosić każdy, kto obawiał się o swoje zdrowie. Taka możliwość minęła 16 czerwca. Teraz 249 osób z Leszna oczekuje na pakiety wyborcze, które muszą być dostarczone najpóźniej 23 maja. Następnie wyborca głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania, umieszcza ją w kopercie z napisem koperta na kartę do głosowania i zakleja tę kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wyborca wkłada do koperty zwrotnej. W kopercie zwrotnej musi znaleźć się wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Są 3 możliwości dostarczenia karty do głosowania na wybory. Kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej. Skrzynka musi znajdować się na terenie gminy, w której znajdujemy się w spisie wyborców. Kopertę można też osobiście lub przez pośrednika dostarczyć do 26 czerwca w godzinach pracy urzędu do urzędu gminy. W przypadku Leszna jest to Urząd Miasta na ulicy Karasia 15. Wyborca może też w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, w której normalnie głosowałby osobiście.